W razie chciałbym Was wszystkich powitać bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Was, którzy dotarliście tutaj do samej szkoły, do budynku szkoły, ale również tych, którzy będą nas dzisiaj słuchać, oglądać przez internet. Dzisiaj jest to już nasze 9. spotkanie, w trakcie którego będziemy się pochylać nad Ewangelią Mateusza. Spotkanie 9, przedostatnie, ale mam nadzieję, że będzie owocne dla nas, dla naszego ducha i dla naszego chrześcijańskiego życia. Więc będziemy ponownie sięgać do Ewangelii Mateusza jako do tego kufra pełnego skarbów, pełnego biblijnych, bożych prawd, które powinny być dla nas, jako dla chrześcijan, czymś cennym, czymś ważnym. Tak? Więc odkrywanie ich możemy tutaj właśnie dokonywać wspólnie, tego odkrywania. I to, na co staram się zwrócić od samego początku uwagę, że te skarby właśnie w tym kufrze, jaką jest Ewangelia Mateusza, nie są tam powrzucane w zupełnie przypadkowy sposób, z którego możemy sobie tak przypadkowo gdzieś tam brać poszczególne wersety, fragmenty, ale są te skarby, są te mądrości Boże uporządkowane w pewien sposób, i odkrycie tego porządku pomaga nam zrozumieć w pełniejszym wymiarze sens całej księgi, jaką jest Ewangelia Mateusza. Więc tak jak mówiłem od samego początku, kiedy czytamy Ewangelię, bardzo często wydaje nam się, że są to jakieś takie historie ułożone zupełnie w sposób przypadkowy. To, co danemu autorowi się przypomniało w danym momencie, to po prostu opisywał z życia Pana Jezusa. Ale mam nadzieję, że coraz lepiej dostrzegamy po tych naszych 8, a dzisiaj już będzie po 9, razem z tym spotkaniem naszych częściach, coraz lepiej właśnie dostrzegamy, że jednak za tym ułożeniem, tą kompozycją, tym sposobem ułożenia tych fragmentów jednak stoi pewne określone przesłanie. Kiedy spojrzymy właśnie na pewną całość, ostatecznie okazuje się, że to, co wydawało się nam na początku bardzo chaotyczne i przypadkowe, ostatecznie ma jakiś swój zamierzony porządek i cel. I to, co od samego początku sobie też mówimy, że pomaga nam w odkryciu właśnie tego porządku, tej celowości napisania tej Ewangelii, hebrajska retoryka biblijna, która pomaga nam właśnie dostrzegać, odkrywać ponownie ten porządek, który wydaje się zamierzyli właśnie autorzy Starego, ale również Nowego Testamentu, ponieważ dokładnie takie same zasady możemy zaobserwować zarówno w księgach właśnie Starego Przymierza, jak i Nowego. I mówiliśmy sobie, że Ewangelia Mateusza w swym takim ogólnym porządku składa się z takich głównych, tak, podstawowych trzech sekcji, takiego właśnie pięcioksięgu mateuszowego, nowego pięcioksięgu. A te pięć ksiąg ułożone są w sposób koncentryczny, gdzie sekcja C znajduje się w samym centrum, i powiedzieliśmy sobie również, co odkrywamy na każdym kolejnym spotkaniu, że każda z tych sekcji i jej też poszczególne części z tych sekcji mają swoje właśnie określoną kompozycję, harmonię, a co za tym idzie również kierunek, jeżeli chodzi o ich przesłanie. Ostatnio skończyliśmy sobie, omówiliśmy sobie fragment, który omawiał ten moment, w którym Chrystus przybywa do Jerozolimy. Moment, w którym Chrystus wjeżdża na osiołku, o czym wszyscy, myślę, pamiętamy, tak? I ma do czynienia z różnymi grupami, przede wszystkim z
grupami, które są jemu przeciwne, no i tam dochodzi do różnego rodzaju dyskusji, rozmów, w których Jezus dokonuje pewnej oceny tego, w jaki sposób Izrael, ale również przywódcy Izraela odnieśli się właśnie do Niego jako do osoby Mesjasza i że niestety nie rozpoznali w Nim właśnie odpowiedniego autorytetu pochodzącego od Boga, albo przynajmniej nie chcieli tego uznać. Powiedzieliśmy sobie, że tamta sekwencja, czyli ta sekwencja mówiąca o Jezusie w Jerozolimie, ona składała się z takich trzech głównych części, trzech takich fragmentów. Pierwszy właśnie ten przyjazd Jezusa do Jerozolimy oraz krytyka względem liderów. Drugi, centralny w tym układzie, była mądrość Jezusa w starciu z różnymi ugrupowaniami, więc mieliśmy tam rozmowy i pytania. Tak? Raz Jezus był pytany, tak? W zasadzie trzykrotnie był pytany, a raz On zadał pytanie innym. No i o ile On znał doskonale, czy miał mądrość na to, żeby odpowiedzieć na te pytania, które gdzieś tam miały w sobie ukrytą pewną pułapkę, ponieważ chcieli go właśnie poprzez pytania pochwycić na słowie i mieć argument do oskarżenia, czy podstawę do oskarżenia go i skazania na śmierć, tak Chrystus właśnie z tej mądrości odpowiada i jakoś udaje mu się przez te ich próby i tą pułapkę przejść. Natomiast gdy Chrystus zadaje pytanie, nikt nie jest w stanie mu na pytanie odpowiedzieć. Więc ukazana jest ta wielka mądrość Chrystusa jako nauczyciela, jako znawcy Pisma, jako tego, który rozumie właśnie drogę sprawiedliwości Bożej, którą idzie i którą naucza. A w samym tym ostatnim fragmencie mieliśmy o faryzeuszach, mowę o faryzeuszach i uczonych w Piśmie. I Chrystus ukazywał ich jako pewien antyprzykład dla uczniów, więc zaczął właśnie od tego stwierdzenia, że na mównicy, czy na mównicy Mojżeszowej, tak? Dobrze mówię? No tak. Mównicy Mojżeszowej zasiedli faryzeusze i uczeni w Piśmie, ale wy za nimi właśnie nie idźcie, nie podążajcie za ich uczynkami. No i Jezus ostatecznie też, można powiedzieć, wyraża taki lament nad Jerozolimą, która właśnie, pomimo tego, że Bóg i Chrystus sam wielokrotnie chciał doprowadzić Jerozolimę, czyli naród żydowski do pokuty, do nawrócenia poprzez swoje sługi, poprzez proroków, to oni niestety te posłannictwo odrzucali. Wiemy też, że odrzucają też ostatecznie Syna w Ewangelii. No i Jezus właśnie zapowiada, że spotka te plemię żmijowe, bo tak określa tutaj Jerozolimę, mieszkańców Jerozolimy, czyli naród żydowski, który go odrzucił. I zapowiada nadejście sądu nad Jerozolimą, że dom pusty, tak to określa, że ich dom pusty zostanie, zapowiadając właśnie zburzenie Jerozolimy. Jakbyśmy sobie przypomnieli tak pokrótce budowę poszczególnych z tych fragmentów. Może nie będę mówił całej budowy, ale przynajmniej na czym się dany z tych fragmentów skupiał. Więc w ramach tego układu mieliśmy właśnie te elementy akcentowane w tym i w tym miejscu, tak? Fragment C1, fragment C2. I w ramach tego wjazdu do Jerozolimy, kiedy Chrystus przychodzi i oczyszcza świątynię, dokonując pewne właśnie te analizy tego, co tam się wydarzyło, to określa to, co ma miejsce w świątyni, to, że świątynia miała być przeznaczona jako miejsce modlitwy, jako miejsce kultu, nie tylko dla narodu Izraela, ale dla wszystkich narodów, więc nawiązuje tam do proroków Starego Testamentu, ale stwierdza jednocześnie, że to, co się dzieje, to co tam do czego przywódcy religijni doprowadzili, na co się zgodzili, określa to, że świątynia została zamieniona w targowisko zbójców, tak? Jaskinie zbójców, dokładnie. A
ale jednocześnie w świątyni pojawiają się dzieci, pojawiają się ludzie chromi, którzy zaczynają wołać do Jezusa jako, jako syna Dawida, jako tego, który przyszedł w Bożym imieniu. I faryzeusze są przeciwko niemu, a Jezus właśnie mówi, wskazuje na nich, że z ich ust właśnie Bóg odbiera sobie chwałę. Więc widzimy tam taki bardzo silny kontrast. Tak? Ci, którzy mieli być tymi, którzy będą przewodzić lud w kulcie przeciwko Bogu, niestety doprowadzili do tego, że świątynia zamieniła się w jaskinię zbójców. Natomiast są mimo to ludzie szczerzy, którzy chcą za Bogiem iść, rozpoznają w Chrystusie tego, który przychodzi w imieniu Pańskim i właśnie z ich ust, z ich postawy Bóg odbiera sobie chwałę. Natomiast tutaj mieliśmy krytykę względem liderów, mieliśmy trzy powieści. Pierwsza przypowieść to była o dwóch synach, więc Jezus tam wskazuje poprzez tą przypowieść, że celnicy i grzesznicy, pomimo tego, że teoretycznie odpowiedzieli Bogu na początku nie jak ten jeden z synów, ale ostatecznie nawrócili się, odpowiedzieli upamiętaniem na wezwanie Jana, również, który zapowiadał przyjście Chrystusa. Oni odpowiedzieli, natomiast faryzeusze, którzy teoretycznie byli tymi, którzy odpowiedzieli pierwsi Bogu, tak deklarowali się jako ludzie wiary, ostatecznie Chrystusa odrzucają i nie idą właśnie w tym kierunku, nie idą tą drogą, którą Bóg zamierzył, tak? do której Chrystus też właśnie wzywa, więc nie wydali owoców upamiętania, jakbyśmy powiedzieli słowami Jana Chrzciciela. Mieliśmy tam również przypowieść o uczcie weselnej, o której sobie powiedzieliśmy, że tam z kolei Jezus zapowiada niejako w tej przypowieści, że naród Izraela nie przyjął właśnie wezwania do upamiętania i przyjęcia Ewangelii, ale Bóg pośle swoje sługi również do innych, czyli do innych narodów i tamci przyjdą, tamci będą zgromadzeni, chociaż też wiemy, że w tej przypowieści był ten wymiar indywidualny też ukazany. Także nie wszyscy spośród narodu będą zbawieni, ale właśnie Bóg otwiera tą bramę również dla innych. Czyli Izrael odrzuca, ale Bóg otwiera w tym momencie bramę Królestwa również dla innych narodów. W taki wyraźny sposób. Natomiast w samym centrum tego fragmentu tutaj mieliśmy przypowieść o dzierżawcach winnicy, który Jezus stwierdza, co jej przesłanie jest takie, że liderzy Izraela, którzy prowadzili Izrael, odrzucali najpierw posłannictwo właśnie Bożych sług, którymi byli prorocy, a ostatecznie odrzucają również samego Syna, Syna Bożego. No i Jezus, odnosząc się do cytatu z Psalmu 180, ale też nawiązując tam do innych fragmentów mówiących o właśnie tej Bożej skale, która przychodzi, którą odrzucają budowniczowie, ale staje się podstawą dla czegoś nowego, fundamentem dla czegoś nowego. I też zapowiada, że właśnie każdy, kto odrzuci, kto potnie się o kamień, właśnie dojdzie jakby do tego miejsca takiej porażki, tak, zniszczenia. Więc mowa o uderzeniu przez ten kamień i zniszczeniu tego, kto go odrzuca. I Jezus tutaj też, tak jak w każdej z tych poprzednich przypowieści, w samym centrum również wskazuje, że Królestwo będzie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał owoce. Więc mamy w tych punktach najbardziej akcentowany właśnie ten silny kontrast między liderami, między Izraelem, a tymi, którzy są grzesznikami, ale odpowiedzieli, tymi, którzy w sposób szczery poszli za Chrystusem, rozpoznają w nim Mesjasza. No i właśnie będą, Chrystus czyni pewną zapowiedź właśnie również tutaj, czyni pewnego nowego ludu, nowej wspólnoty, która będzie wydawała owoce.
Jakbyśmy się teraz przenieśli, bo to był ten fragment pierwszy niebieski, jakbyśmy się przenieśli, przypomnieli sobie, co było w tym fragmencie na dole, to tu mieliśmy właśnie tą mowę przeciwko faryzeuszom i uczonym piśmie. I tu z kolei znowu w tych elementach akcentowanych mieliśmy bardzo mocny kontrast między uczniami, czyli synami ojca, którzy zostaną wywyższeni, jeżeli właśnie pójdą drogą uniżenia na wzór Chrystusa. Kto się wywyższa, będzie poniżony, ale kto się uniża, będzie wywyższony, jak Chrystus mówi. I wskazuje to właśnie na postawę, która powinna charakteryzować uczniów. Ale po drugiej stronie mamy ukazaną grupę, którą są faryzeusze, Jerozolima, czyli naród żydowski, który odrzucał Boże sługi, tych, którzy przychodzili właśnie w Bożym imieniu, i określa ich nie właśnie synami ojca, ale plemieniem brzmi, co sobie powiedzieliśmy, że najprawdopodobniej gdzieś jest aluzją do tej idei duchowego potomstwa węża rajskiego, tak? czyli diabła. Więc uczniowie, jako ci, którzy zostaną wywyższeni za postawę uniżenia, natomiast ci, którzy zabijają Boże sługi, zostaną ukarani. I Chrystus tutaj właśnie zapowiada sąd dla Jerozolimy, dla plemienia brzmi. Natomiast w samym centrum mieliśmy właśnie te sytuacje, w których Chrystus staje przed próbami, przed takim, można powiedzieć, kuszeniem właśnie tych zwodzicieli, jak są liderzy Izraela, więc posyłają tam swoich reprezentantów, żeby Chrystusa pochwycić na mowie, a Chrystus, tak jak powiedzieliśmy sobie, za każdym razem odpowiada w taki sposób, wyrażający jego mądrość, że wymyka się im w tej odpowiedzi sprzed ich pułapki. Natomiast najbardziej akcentowanym elementem tam było właśnie pytanie, kiedy Chrystus pyta przywódców, czyim synem jest Mesjasz, czyim synem jest Chrystus. No i oni bez wahania odpowiadają, że Dawida, ale Chrystus pokazuje, no jak to może być możliwe, skoro Dawid w psalmie 110 określa Mesjasza swoim Panem. I tam pada określony cytat właśnie z psalmu 110. Więc to był najbardziej akcentowany fragment, ten cytat ze psalmu 110. I próbowałem jakby podsumować ten cały wjazd Jezusa do Jerozolimy, ten pobyt Jezusa w Jerozolimie, opisany w tych ramach, które przed momentem przedstawiłem, jako ukazanie właśnie, czy ucieleśnienie tego konfliktu z protoewangelii, kiedy Bóg zapowiada właśnie wrogość między potomstwem niewiasty, a potomstwem węża. I ono się tak bardzo właśnie materializuje w tych scenach w Jerozolimie i w całej Ewangelii, kiedy Chrystus właśnie zostanie przez potomstwo brzmi, potomstwo węża zabity. Więc z jednej strony mieliśmy właśnie to określenie węże, potomstwo brzmi jako najprawdopodobniej odnoszące się do tej idei duchowego potomstwa diabła, duchowego potomstwa węża. Ale również ci, których Chrystus tak nazywa, Jezus określa, że są winni przelanej krwi od sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza. Tak? Więc od samego początku niejako ten konflikt między tymi dwiema liniami, duchowymi liniami, został pokazany, więc właśnie niewierzący Izrael, odrzucający Chrystusa, jawi się tutaj jako kontynuator właśnie tej linii, duchowej linii, która w zasadzie istnieje od samego początku, od Kaina, który zabił Abla. I przytoczone są w tych rozdziałach, w tym całej sekwencji, cytaty ze Starego Testamentu, które w swym kontekście wskazują na właśnie przyszłe zwycięstwo Boga oraz Mesjasza nad wrogami. Czyli w kontekście tych cytatów pojawiają się w ogóle idea, że Mesjasz będzie miał nieprzyjaciół, nad którymi ostatecznie odniesie zwycięstwo. Więc mamy właśnie psalm 118, który mówi o wytępieniu
narodów, które otoczyły, czyli wystąpiły przeciwko Bożemu Pomazańcowi, że zostaną wytępione. Zachariasz 9:9, tam o tym jeździe do Jerozolimy na osioku, w kontekście znowu marzy. Zniszczy wozy wojenne Efraima i Urumaki z Jerozolimy, a łuki wojenne będą płamane. Czyli Mesjasz jako ten, który przychodzi, aby też ukarać, zniszczyć tych, którzy są mu przeciwni, nieposłuszni. Psalm 8, pierwsza część trzeciego wersetu, która właśnie mówiła o tej chwale, którą Bóg odbiera sobie z ust niemowląt, ale dalej kontynuacja tego wersetu, na przekór nieprzyjacielom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. No i też mieliśmy tą aluzję, właśnie kiedy Jezus mówi o tym kamieniu, którą odrzucili budowniczowie, to tam przez pewne wyrażenie właśnie o tym zniszczeniu przez ten kamień, Jezus nawiązuje do Daniela 2:44, który właśnie będzie tym kamieniem, który zniszczy wszystkie inne te antyboże królestwa, które są Bogu przeciwne. I w samym centrum, tak jak powiedziałem, był ten werset z psalmu 110, który właśnie wskazuje na to, że Mesjasz będzie wywyższony, zasiądzie po prawicy Boga i ostatecznie zwycięży swoich nieprzyjaciół, ale też pójdzie za nim jego lud. Tak? Mieliśmy to w wersecie trzecim. Lud twój chętnie pójdzie za tobą. Więc mamy w całym tym rozdziale ukazanych tych, którzy są wrogami, którzy odrzucają Jezusa jako Mesjasza, ale również mamy wzmianki o tych, którzy właśnie chętnie za nim poszli. Nawet ten niewidomy, ci dwaj niewidomi, których Chrystus mija, wychodząc z Jerycha, więc pierwszy jakby fragment całej tej sekwencji, oni wołają do niego: synu Dawida, umiłuj się nad nami. I kiedy Chrystus ich uzdrawia, oni idą za nim drogą, więc chętnie właśnie też poszli za Chrystusem w jego drodze. Powiedzieliśmy sobie, że w tym jest też pewien wymiar symboliczny, że poszli, stali się jego uczniami. Tak? Poszli na drogę, drogą za Chrystusem, w uczniostwie. Więc wszystko to właśnie, co opisuje ten psalm, niejako widzimy w pewnym zalążku w tej całej sekwencji, czyli Jezus w Jerozolimie. Więc dzisiaj będziemy omawiać sobie kolejną sekwencję. Jest to tak zwana mowa eschatologiczna, czyli mowa o końcu świata, ze względu też na lokalizację, w której Pan Jezus tą mowę wygłasza swoim uczniom, ponieważ tak jak mowa o Kościele była skierowana konkretnie do uczniów, a nie do tłumów, bo o ile kazanie na górze i nauczanie w przypowieściach mieliśmy właśnie skierowane do tłumów, które się zgromadziły wokół Jezusa, tak mowa o Kościele i mowa eschatologiczna już jest do wąskiego grona skierowana, do wąskiego grona, czyli do grona uczniów. I ze względu właśnie na lokalizację, czyli to, że dzieje się to na Górze Oliwnej, czasem się tą mowę nazywa też dyskursem oliwnym albo mową właśnie wygłoszoną na Górze Oliwnej. I chciałbym, żebyśmy sobie właśnie na wstępie znowu pokazali, jak w sposób ogólny ta mowa eschatologiczna jest zbudowana, z jakich części, jakie główne wątki się w niej pojawiają. Takie podsumowanie za pomocą tematów tych poszczególnych części. Więc rozpoczniemy sobie od fragmentu A1, który będzie opisywał nam ten moment, w którym uczniowie przychodzą do Jezusa i zadają mu pytanie o czas zburzenia świątyni, na który Jezus też w tym fragmencie wskazuje, że świątynia zostanie zburzona. Więc pytają go o czas zburzenia świątyni, kiedy się to stanie, ale pytają go jednocześnie o znak końca wieku. Czasem jest tłumaczone to jako koniec świata. No i o znak jego przyjścia, tak? Jego powtórnego przyjścia. Po tych pytaniach Jezus opisuje pewne znaki,
znaki eschatologiczne, znaki czasów ostatecznych, byśmy powiedzieli, znaki... chociaż powiemy sobie za chwilkę trochę więcej, czy faktycznie jest to znak, są to znaki, które świadczą o rychłym końcu wieku, czy troszeczkę inaczej ich należy je rozumieć, ale można określić je ogólnie jako znaki eschatologiczne oraz potrzeba wytrwania w obliczu próby. Ponieważ jednym z elementów, które tam będą miały miejsce, jest to, że uczniowie będą pod bardzo wielkim naciskiem z różnych stron, w wymiarze duchowym, w wymiarze cielesnym, czyli będzie mowa o prześladowaniach, ale właśnie mają wytrwać w obliczu próby, która na nich przyjdzie. Po tym opisie właśnie tego ucisku, tego okresu, w którym uczniowie mają wytrwać, Chrystus opisuje moment swojego przyjścia, czyli po uciskowych dni właśnie, co będzie miało miejsce, i opisuje po prostu moment, w którym przychodzi w chwale wraz ze swoimi aniołami. Czyli syn człowieczy z Księgi Daniela, który właśnie przychodzi w chwale, aby objąć władzę nad całą ziemią, nad wszystkimi królestwami. Potem nastąpi zwrot, jeżeli chodzi o kwestie tematów. Tak, będziemy mieć parę tematyczną do fragmentu A1 i będziemy mieli wskazanie przez Jezusa, że tak naprawdę czas, o który oni pytają, o moment, w którym się te rzeczy będą działy, on jest nieznany. Że będzie dla nich to w jakimś sensie pewna niewiadoma, w związku z tym wzywa ich do tego, że powinni być czujni. Ale jednocześnie stwierdza, że to na pewno się wydarzy. Następnie Chrystus wygłosi taką część tej mowy eschatologicznej, która będzie używając czterech przypowieści, i każda z tych przypowieści, czy ta grupa przypowieści, może tak, te cztery przypowieści ostatecznie mają być takim wezwaniem dla uczniów do tego, żeby w tym okresie, w którym będą oczekiwać Jego przyjścia, czy będą w tym czasie, kiedy już On odejdzie, a oni będą tutaj na ziemi, to te przypowieści wzywają ich do wytrwania w wierności Mu, tak? nie porzucania tego, co im powierzył, ale bycia wiernym, a zarazem do czujności, tak? Ze względu na nieznany czas jego przyjścia, Jego paruzji. No i po tym wszystkim będziemy mieli opis sądu nad narodami, czyli moment, w którym Chrystus właśnie przychodzi i zasiada na swoim tronie, stawia przed sobą wszystkie narody i dokonuje pewnego właśnie sądu, podziału na sprawiedliwych, którzy wchodzą do królestwa, i na tych, którzy do tego królestwa nie wejdą. Zaczniemy sobie oczywiście, tak jak zawsze, od pierwszej warstwy, zestawiając te dwa fragmenty, czyli A1, A2 ze sobą. Chciałbym teraz przeczytać fragment mówiący o pytaniu uczniów o zburzenie świątyni oraz znak końca wieku i przyjścia Chrystusa. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata, końca wieku. Więc mamy tutaj w tym pierwszym fragmencie opisane jakby dwie sceny, tak? Jeszcze w świątyni, czy kiedy Jezus opuszcza świątynię, a później już na górze Oliwnej. I uczniowie są tymi, którzy towarzyszą Jezusowi. Z jednej strony On stwierdza, że coś się wydarzy i zapowiada tutaj zburzenie świątyni i stwierdza, że nie pozostanie tu kamień na kamieniu, co oczywiście jest zapowiedzią zburzenia Jerozolimy, w tym również świątyni, w roku 70
pod wodzą Tytusa, tak? Dobrze pamiętam. Jednego z generałów rzymskich. A z drugiej strony to uczniowie później przychodzą właśnie na Górze Oliwnej pytać właśnie o znak. Kiedy się to, znaczy zapytać, kiedy się to stanie, to co Chrystus zapowiadał, czyli zburzenie Jerozolimy. Ale też zadają tutaj takie pytanie, no i właśnie, skąd ona się bierze? I powiedz nam, kiedy się stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Skąd takie pytanie nagle w ustach uczniów wybrzmiewa? Ja myślę, że odpowiedź jest troszeczkę w Dziejach Apostolskich na początku, kiedy Pan Jezus tuż przed wniebowzięciem, to uczniowie go pytają: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Oni rozumieli, że jego ostateczna misja ma być wkrótce. Mm-hmm. Teraz Pan Jezus mówi: nie wasza to rzecz, wy macie inny kierunek, nie? No, ale wydaje się, że w uczniach było coś takiego, że jedno i drugie wydarzenie związane z dziełem Mesjasza ma być blisko jakby. Ale bardziej mi chodziło o to, dlaczego oni go pytają o przyjście, przecież on już przyszedł. Nie? A to nagle pytałem się, powiedz, jaki będzie znak twojego przyjścia. No przecież stoję między wami, o co wam chodzi? Nie, no skąd takie pytanie w ich ustach wybrzmiewa? No już ktoś jeszcze zapowiadał swoje przyjście, chwale i tak dalej, nie? To jest ten tej samej Ewangelii. No tak, ale jesteś w stanie podać konkretne przykłady, bo to jest prawda. Czyli Jezus już wcześniej zapowiadał uczniom, że będzie takie miało miejsce. Mateusza 16:27. Bo Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca za swoimi aniołami, a wtedy odpłaci każdemu według jego postępowania. Mhm. Okej. Okej. To jest prawda, że w Ewangelii Mateusza kilkukrotnie Jezus zapowiada to, że przyjdzie w chwale. Chociaż dla uczniów przyjście w chwale może oznaczało, że po prostu przyjdzie do Jerozolimy, nie? Na osiołku. Czy będzie właśnie witany. Więc Żydzi, czy judaizm tamtych czasów różnie sobie wyobrażał ten moment przyjścia Mesjasza. Jedni właśnie utożsamiali to z wjazdem do Jerozolimy na osiołku, inni właśnie uważali, że Mesjasz przyjdzie w zasadzie zupełnie niespodziewanie, praktycznie w zasadzie znikąd, co na przykład widać w pewnych dyskusjach, czy w pewnej tam scenie w Ewangelii Jana, tak? Jak się zaczynają dyskutować, czy Mesjasz miał przyjść z Betlejem, czy właśnie nikt nie miał wiedzieć, skąd przyjdzie, nie? Ale a no właśnie, dla Żydów to było takie nie do końca jasne, że Mesjasz miał przyjść dwukrotnie. Dla nas to jest sprawa oczywista, tak, że Chrystus przyszedł pierwszy raz, przyjdzie powtórnie, ale dla Żydów jednak, kiedy oni oczekiwali Mesjasza, oni nie myśleli o jakichś dwóch fazach, czy o dwóch odrębnych przyjściach, tylko myśleli o tym, że Mesjasz przyjdzie i wszystko naprawi, tak? I wszystko odnowi. Bo było cierpienie i chwały, i teraz nie wiedzieli, jak... Nie wiedzieli, nie wiedzieli, jak to ze sobą oczywiście pogodzić. Były koncepcje dwóch Mesjaszy. W niektórych wspólnotach, chyba w Qumran między innymi, pojawiła się ta koncepcja dwóch Mesjaszy, cierpiącego sługi i syna Dawida, czyli Mesjasza króla. Ale skąd właśnie to, skąd pytanie u uczniów na temat przyjścia Chrystusa? A mianowicie z tego, jakbyśmy przeczytali sobie werset ostatni poprzedniego rozdziału, to byśmy przeczytali, albowiem, to są słowa skierowane właśnie do Jerozolimy, do Żydów, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Czyli Jezus mówi do mieszkańców, do Jerozolimy, że będzie teraz czas, kiedy go więcej nie ujrzą, aż do momentu, kiedy właśnie będą wołać tym fragmentem psalmu 118, który właśnie mówi o tym przyjściu Bożego Posłańca. Więc Jezus mówi, że będzie czas, kiedy go nie będą oglądać, ale przyjdzie on powtórnie, kiedy oni zawołają właśnie z tego psalmu 118 w odniesieniu do niego. Okej, czyli mamy pytania uczniów, pytania o znaki, więc chcieliby bardzo wiedzieć, kiedy to będzie, tak byśmy podsumowali ich motywację. Chcieliby wiedzieć po prostu, kiedy to będzie miało miejsce, ale po drugiej stronie mamy fragment, który stwierdza w słowach Jezusa, że tak naprawdę ten czas
o który oni pytają, on jest nieznany. Nie da się go jednoznacznie powiedzieć, kiedy on będzie. I teraz chciałbym go przeczytać ten fragment. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest w drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą myć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Więc jeszcze raz, oni pytają o znak, chcieliby wiedzieć, kiedy to będzie, kiedy będzie ten czas, kiedy się to wydarzy, a Chrystus mówi, tylko Ojciec wie, tylko Ojciec wie, nawet aniołowie w niebie tego nie wiedzą, ale uczcie się właśnie podobieństwa, kiedy będziecie widzieć, że pewne rzeczy się dzieją, będziecie wiedzieć, że jest blisko przyjście Chrystusa. Tak? Więc czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Pytają o przyjście, ale Chrystus wzywa ich raczej do czujności, niż daje im konkretne stwierdzenia, w którym roku się to wydarzy. Nie daje im nawet podstaw jakichś do jakichś obliczeń, tak? Ale właśnie stwierdza, że mają po prostu czuwać. Ale stwierdza, że czas jest nieznany. Okej, jeżeli chodzi o znowu strukturę literacką, czyli strukturę tą pod kątem hebrajskiej retoryki biblijnej, tego pierwszego fragmentu A1 możemy właśnie wyszczególnić te dwie sceny. Tak? Chrystus opuszczał świątynię, a tutaj już siedział na Górze Oliwnej. No i czyli mamy A1, A2 określające miejsce, gdzie to się dzieje, Góra Oliwna, świątynia. B1, B2 informacja, że przystąpili uczniowie w pewnym określonym celu. No i tutaj Jezus im mówi, że coś się wydarzy, tak, że zostanie zburzona świątynia. Natomiast w C2 oni pytają, kiedy się to stanie, jaki będzie znak tego przyjścia końca świata. Więc akcent pada na pytanie odnośnie na to wydarzenie, jakim jest budowanie świątyni i pytanie uczniów, kiedy się to wydarzy. Natomiast w drugim fragmencie moglibyśmy wyszczególnić takie trzy w zasadzie mniejsze części. Pierwsze to jest to podobieństwo, którego Jezus używa, z którego mają się uczyć uczniowie, czyli podobieństwo do drzewa figowego. A później na końcu z kolei będzie mówił, że ten czas będzie w sumie podobny do czasów Noego, kiedy ludzie no, po prostu się nie spodziewali, że przychodzi jakaś Boża kara, jakiś Boży sąd, że przychodzi po to, więc w zasadzie żyli sobie normalnie, ale przyszło to po prostu na nich w sposób nagły i tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Więc o ile wy macie się uczyć właśnie z tego podobieństwa i kiedy będziecie widzieć, że to wszystko się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Tak? Więc kiedy będziecie obserwować, to będziecie rozumieli, że ten czas się przybliżył, tak? że nie będzie to dla was zaskoczeniem, bo nie to będziecie wiedzieć, tak? Że jest blisko. Natomiast dla tych będzie to zaskoczenie i tam czuwajcie więc, bo nie wiecie, który Pan nam przyjdzie, ale kiedy ujrzycie to wszystko, będziecie wiedzieć, że jest blisko. Tak? Czyli ta idea tego, że to będzie ogólnie zaskoczenie, ale uczniowie są tutaj wezwani do czujności. Więc te dwa fragmenty, 32-37, to jest skierowanie do uczniów, tak? Wy. Tak? Czuwajcie, uczcie się podobieństwa, wy będziecie, tak? Czuwajcie, bo nie wiecie, czyli to jest jakby skierowanie bezpośrednio do uczniów, natomiast 34 oczywiście też jest skierowany do uczniów, czyli zaprawdę powiadam wam, ale wyraża pewną ogólną prawdę. Nie przeminie to pokolenie,
aż się to wszystko, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Więc moglibyśmy ukazać to jako właśnie strukturę koncentryczną, właśnie z tą prawdą o tym nieznanym czasie przyjścia, o tym, że tylko Ojciec to wie, kiedy ten dzień będzie miał miejsce. Natomiast po bokach mamy właśnie to, że mają wezwanie do czujności, tak? Że tak jak z drzewa figowego poznajecie, że staje się, do jego gąska staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato, tak i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Czyli idea poznania, pewnej świadomości w oparciu o pewne podobieństwo do figowego drzewa. Że kiedy będą widzieć pewne określone rzeczy, to będą wiedzieć, mieć świadomość, że Chrystus jest blisko i że pewne wydarzenia są blisko. Tak? Po drugiej stronie, właśnie tak jak powiedziałem, mamy to podobieństwo do czasów Noego. Było za dni Noego, to jest takie ogólne stwierdzenie, a później Jezus opisuje. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, tak właśnie kiedy Noe wszedł do arki, nie spostrzegł się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, więc tak było właśnie za dni Noego. I tak teraz będzie podobnie. Wtedy dwóch będzie w polu. Tak? To są czynności znowu pewne codzienne. Jeden będzie na polu, drugi będzie, dwie będą na żarnach, tak? Czyli takie czynności życia codziennego, ale nagle właśnie jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony, tak jak właśnie w czasach przed potopem. Natomiast w elementach B właśnie stwierdzam, że właśnie tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czymś niespodziewanym, co zaskoczy ludzi. Czy dla Noego potop był zaskoczeniem? Nie. Czy czymś niespodziewanym? Znaczy, czy czymś spodziewanym, na co był przygotowany? No właśnie, to jest takie clue, że o ile ludzie ze świata, którzy nie żyją z Bogiem, którzy nie chcą mieć z Nim nic wspólnego, dla nich to będzie właśnie zaskoczenie, ale uczniowie Chrystusa są wezwani właśnie do czujności, żeby nie było to dla nich. Nie było to dla nich zaskoczenie, mimo tego, że nie wiedzą, kiedy Chrystus faktycznie przyjdzie. I potop też dla Noego był czymś, co nie wiedział, kiedy nadejdzie, ale miał się przygotować, tak? Miał być gotowy na jego nadejście. No, natomiast w samym centrum właśnie mamy tą ideę, zaprawdę powiadam, nie przeminie to pokolenie, tak samo, a z kolei niebo i ziemia przeminą, ale słowa nie przeminą Chrystusa, czyli to coś, co On mówi, będzie aktualne i się nie zużyje i się wypełni. I nadejdzie czas, kiedy to się wszystko stanie, tak? I Chrystus mówi, nie przeminie to pokolenie. To jest bardzo, myślę, zagadkowe stwierdzenie, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Zaraz o tym więcej powiem. Natomiast do tego, jakby parą do tego stwierdzenia jest właśnie to stwierdzenie, lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Więc cały ten fragment skupia się na tym stwierdzeniu, że tak naprawdę, no właśnie, że nikt nie wie, tak? Że jest to coś wyznaczone przez Ojca. Krzysiu tutaj podał przykład, kiedy w Dziejach Apostolskich uczniowie pytają, czy teraz odbudujesz Królestwo Izraelowi, a Jezus mówi, no nie dane jest wam znać czasy i chwile, jakie Ojciec ustanowił w swym autorytecie, w swej mocy. Tak samo i tu Chrystus stwierdza, że tylko Ojciec wie, tylko Ojcu dane jest wiedzieć, nie wam jest dane znać czasy i chwile, moglibyśmy, nawiązując do czasów apostolskich, powiedzieć, tak? Tylko Ojciec to wie. No i właśnie, co my teraz powinniśmy zrobić z tym stwierdzeniem, nie przeminie to pokolenie, aż to się wszystko stanie. Tak? Jeżeli byśmy teraz zestawili ze sobą te dwa fragmenty, pytania uczniów i z tym fragmentem tutaj, to powiedzieliśmy sobie, że elementami akcentowanymi jest właśnie to stwierdzenie Chrystusa o zburzeniu świątyni i pytanie uczniów, kiedy się to stanie, czyli zburzenie świątyni, ale je też zadali
pytanie odnośnie drugiego wydarzenia, tak? Być może oni myśleli o tym w kategoriach jako coś, co się wydarzy razem, ale pytają o czymś, co nie jest ze sobą tożsame. I dla nas jest to oczywiste. Więc pytają o dwie różne rzeczy, o dwa różne wydarzenia. Natomiast tutaj w centrum jest stwierdzenie właśnie, że nie wiadomo, kiedy się to stanie, o owym dniu, godzinie nikt nie wie, ale nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie. Więc teraz pytanie, do którego z tych wydarzeń się odnoszą te słowa? Nie przeminie to pokolenie, aż to się wszystko stanie. Pytanie są o dwa wydarzenia. I ciężko nam chyba do końca stwierdzić, o czym Chrystus w tym momencie mówi. Tak? Odpowiada na dwa pytania. Opisuje, czy zapowiada dwa wydarzenia. Odpowiada na pytania odnośnie dwóch wydarzeń. Więc, ciężko nam jednoznacznie to stwierdzić. Można by było sobie porównać Ewangelię ze sobą, szczególnie Ewangelię Mateusza i Ewangelię Łukasza. I zobaczylibyśmy coś bardzo ciekawego. Kiedyś taką obserwację miałem okazję właśnie dokonać. Mianowicie, jakbyśmy porównali sobie właśnie Ewangelię Łukasza i Ewangelię Mateusza, to zobaczylibyśmy, że w tych dwóch Ewangeliach Jezus właśnie na Górze Oliwnej odpowiada uczniom na ich pytanie. Wiemy, że dotyczyło one dwóch wydarzeń. I w obu tych relacjach, i u Łukasza i Mateusza, Jezus zaczyna od serii, jakbyśmy powiedzieli, właśnie tych takich znaków eschatologicznych, mianowicie fałszywych mesjaszów, proroków, wojen, trzęsień ziemi, głód i chorób, o których za chwilkę sobie jeszcze będziemy oczywiście czytać. Więc zapowiada, że takie rzeczy będą miały miejsce. Ale u Łukasza jest takie stwierdzenie po tej całej serii znaków, lecz zanim się to stanie. Więc u Łukasza relacja jakby w pewnym momencie sięga do tyłu, tak? To będzie miało miejsce, lecz zanim się to stanie i zaczyna opisywać, będą was wydawać, tak, będziecie prześladowani i kiedy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, nie? I tutaj mamy u Łukasza jednoznaczne, wydawałoby się, opis tego, co się wydarzy właśnie w roku 70, kiedy Rzymianie przychodzą zburzyć Jerozolimę i kiedy chrześcijanie mieli właśnie zobaczyć wojska otaczające Jerozolimę, byli wezwani do tego, żeby uciec z góry, wezwani do ucieczki. No i faktycznie z relacji historycznych wiemy, że chrześcijanie, kiedy Jerozolima została otoczona, to też ten najazd na Jerozolimę nie odbył się od razu, ale odbył się jakoś w czasie, chyba dwa lata. Było oblężenie i później nie do końca znaleźć, Wespazjan musiał wrócić. Wrócić. Ale, a później Tytus wrócił i do końca ale chrześcijanie, będąc wierni właśnie tej zapowiedzi Chrystusa, opuścili Jerozolimę i uciekli do Pelli. Do Pelli, z tego co pamiętam. Nie? Właśnie chyba tam w okolicy. 10 lat. Czyli Łukasz ewidentnie opisuje coś, co byśmy właśnie powiedzielibyśmy, że to jest odpowiedź na pytanie skierowane do Chrystusa przez uczniów. Powiedz nam, kiedy się to stanie, czyli kiedy zostanie zburzona Jerozolima. Ale z kolei Mateusz, sporządzając relację, redagując wypowiedź Jezusa, tą mowę eschatologiczną, po tej serii znaków stwierdza: lecz to dopiero początek boleści. Wtedy. I więc tak jakby opisywał to, co się będzie działo dalej. I opisuje tam właśnie, że będą wydawani, czyli to, co u Łukasza się pojawia jakby przed tym wszystkim i później odnosi się do zburzenia Jerozolimy, to u Mateusza jakby ciągnie się dalej w czasie i te znaki są tylko początkiem, a później dopiero mają nastąpić prześladowania i tak zwane wielki ucisk, tak? Jezus odnosząc się do Księgi Daniela, zapowiada ohydę spustoszenia, za chwilę będziemy o tym troszkę więcej mówić, i zapowiada właśnie wielki ucisk, jaki by nie było od początku świata i nie będzie. I teraz, co robi Łukasz w swojej relacji? Ostatecznie gdzieś mamy skończyć na czym? Na jakimś przyjściu, tak? Więc u Łukasza, Łukasz czyni taką
bierze z tej wypowiedzi Pana Jezusa takie stwierdzenie. Wydaje mi się, że wszelkie wątpliwości być może nam się rozmyły, gdybyśmy słyszeli pierwotną tą wypowiedź Pana Jezusa, całościową, i byśmy wtedy mieli pewną stuprocentową jasność. Natomiast mamy jakby relacje u Łukasza i Mateusza, które się po prostu skupiają na jakby innym pytaniu. Tak? Łukasz bardziej na zburzeniu świątyni, natomiast Mateusz na tym okresie wielkiego ucisku i znakach poprzedzających powtórne przyjście. Natomiast to, co Łukasz robi, żeby ostatecznie dojść do paruzji, to stwierdza coś takiego, że Jerozolima będzie zburzona i będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią wyznaczone czasy pogan. Więc jakby przenosi nas po prostu tym stwierdzeniem do samego końca. Wypełni się jakiś czas, tak samo tutaj skończy się wielki ucisk i będzie miała miejsce paruzja. Więc u Łukasza i Mateusza troszeczkę wygląda to inaczej, ta mowa, ale wynika to właśnie z tego, że uczniowie zadają pytanie odnośnie dwóch różnych wydarzeń. Łukasz skupia się na opisie pierwszego, u Mateusza skupia się to bardziej na opisie drugiego. I teraz nie do końca, myśmy powiedzieli, jasne jest, do którego właśnie z tych wydarzeń odnosi się to stwierdzenie, nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się wypełni, ale wydawałoby się bardziej sensowne odnieść to do tego pierwszego zburzenia Jerozolimy w roku 70. I faktycznie pokolenie nie minęło. I samo 40 lat. 40 lat nie minęło, słuchajcie. No dopiero co w poprzednim przedziale też Jezus powiedział, że spadnie to wszystko na to pokolenie. Tak, więc Jezus zapowiada. Sobie. Tak, dokładnie. Natomiast możemy powiedzieć coś więcej, że tak naprawdę to, co Chrystus opisuje, czyli pewne duchowe zwiedzenia, czyli fałszywy Mesjasze, fałszywi prorocy, ale też wieści wojenne, trzęsienia ziemi, głód, choroby, to działo się już w pierwszym Kościele. Oni mieli świadomość tego, że pewne podobne rzeczy, no, duchowe zwiedzenie miało miejsce w pierwszym Kościele? Miało, byli fałszywi prorocy, tak? Były wojenne, przecież głód był w pierwszym Kościele, no przecież nawet z Rzymu musieli, znaczy Jerozolima cierpiała głód na przykład, tak? Znaczy Kościół w Jerozolimie. W czasach chyba Klaudiusza też był głód, dobrze pamiętam? Czy to nie dotyczyło? Coś chyba też dotyczyło to głodu. Więc ogólnie pewne rzeczy miały miejsce już w pierwszym pokoleniu chrześcijan, więc możemy powiedzieć, że tak naprawdę prześladowania i duchowe zwiedzenie i te wszystkie znaki, tak na dobrą sprawę już doświadczyło pierwsze pokolenie chrześcijan. I niejako to wszystko rozciąga się po prostu w czasie, aż do powtórnego przyjścia. I zobaczymy sobie, że te znaki wcale nie oznaczają, że koniec jest bliski. Że za chwileczkę do tego dojdziemy. Natomiast Chrystus właśnie stwierdza, że nie przeminie to pokolenia, aż wszystko to się będzie dziać. Tak? I to się wszystko działo faktycznie w pierwszym pokoleniu. I rozciąga się to przez całą historię Kościoła. Być może się, byśmy powiedzieli, teraz intensyfikuje, chociaż tak na dobrą sprawę prześladowania Kościoła na samym początku były bardzo, bardzo intensywne. I na pewno my dzisiaj, jako chrześcijanie żyjący na Zachodzie, nie doświadczamy tego, co pierwszy Kościół, ale są wiele... Na Wschodzie doświadczają tego, co oni na samym początku, więc niejako ten wielki ucisk, byśmy powiedzieli, znaczy wielki ucisk, w sensie ucisku Kościoła od samego początku, który miał miejsce, rozciąga się przez całą historię w różnych częściach świata. A tam twoje pytanie dotyczyło słowa pokolenie. I myślę, że my możemy troszeczkę zawężyć definicję tego samego słowa. Natomiast poprzez pryzmat Księgi Rodzaju, tam jest pokazane pokolenie węża i pokolenie niewiasty i konsekwencje bycia pokoleniem węża, prawda, to robi jakieś konsekwencje nie tylko w krótkim okresie czasowym, tylko w rozszerzonym. I pokolenie właśnie niewiasty to też pokaza szerszy obraz tego słowa. Ja rozumiem cię, że w tym momencie te pokolenie bardziej trzeba by było rozumieć w wymiarze duchowym, a nie pokolenia fizycznego. Ale chciałem tylko to powiedzieć. W każdym razie mam nadzieję, że widzimy, że ta mowa Pana Jezusa przede wszystkim dotyczyła odpowiedzi na dwa różne pytania i ewangeliści skupiają się na odpowiedzi na różne z tych pytań, tak? A jeżeli byśmy, jak powiedziałem, byśmy taki trochę zrozumieli ten
usłyszeli ten miks, który pierwotnie Pan Jezus wypowiedział w ramach tej mowy wygłoszonej na Górze Oliwnej. Domyślam się, że wiele rzeczy by nam się rozwiało. Ale samo sedno tej mowy eschatologicznej i tej warstwy, którą sobie teraz powiedzieliśmy, że uczniowie po prostu mają czuwać i mają być czujni, a co będzie wyrażone jeszcze, mają być wierni właśnie w tej kolejnej warstwie, czyli w fragmentach B1, B2. Myślę, że przed przerwą uda nam się zrobić przynajmniej częściowo ten fragment B1, czyli mówiąc o tych znakach eschatologicznych, chociaż może mamy 55 minut za nami. Zróbmy sobie 5 minut przerwy i przejdziemy. Ale jeszcze jest taki podany na Trzewolinę, nie na Izrael. Dobra, no to w takim razie, to jeszcze przed drzewo, drzewo nie oliwne, ale drzewo figowe. Tak, w pewnych kręgach, zwłaszcza naszych ewangelikalnych, zwłaszcza których odczytują odrodzenie się państwa Izrael jako właśnie znak czasów eschatologicznych, czasów poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa. Pod tym stwierdzeniem o drzewie figowym rozumie się właśnie Izrael jako ten, który na nowo rozkwita, na nowo doświadcza odnowy, tak, po tylu setkach lat. I co ciekawe, moim odczuciu Jezus tu jednoznacznie po prostu stwierdza, uczcie się od zwyczajnego drzewa figowego i tutaj jest pewne po prostu podobieństwo. Aczkolwiek ta analogia, znaczy to rozumienie tego jako symbolu Izraela, ono jest bardzo stare. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał Apokalipsę Piotra. Nikt nie czytał Apokalipsę Piotra, która wprawdzie nie jest uznawana za część kanonu, chociaż niektóre wspólnoty lokalne w pierwszych chyba dwóch wiekach, albo nawet trzech, uznawały ją jako część kanonu. To w niej, co więcej, jest duże prawdopodobieństwo tego, że została ona napisana przynajmniej przez środowisko, które znało apostoła Piotra. Nie będę się tutaj bardzo rozwodził, ale tam właśnie przez Piotra zostaje zadane pytanie właśnie o te drzewo figowe i Jezus ma odpowiadać tak odpowiada właśnie w Apokalipsie Piotra, że drzewem figowym jest Izrael, który właśnie przy końcu wieku na nowo zostanie odnowione. Nie chcę się tu rozwodzić, tak jak powiedziałem, ja mam wrażenie, że jednak Jezus po prostu odnosi się do zwyczajnego drzewa figowego jako pewnego prawa z natury, z którego my się możemy uczyć odnośnie jego przyjścia, odnośnie też zburzenia Jerozolimy, tak? Bo oni też mieli wypatrywać pewnych określonych znaków, żeby wiedzieć, że to jest blisko. Więc na tym kończymy. Pierwsza nasza godzina minęła, pierwsza część naszego spotkania minęła. Zapraszam Was na przerwę.